Microsoft ostatnimi czasy zachowuje się trochę jak nadopiekuńczy rodzic, a jego dzieci, czyli użytkownicy, są zmuszani do aktualizowania systemu. Przejawia się to mniej więcej tym, że wyskakuje wam komunikat z Windows 10 już dostępny, aktualizuj teraz, albo wieczorem. Nie ma już odłóż na potem, czy tam w ogóle na dalszy okres czasu. W sumie mam podobny na komputerze. Nie daje możliwości użytkownikom przełożenia na później aktualizacji. Według mnie dobrze, że chce naprawdę wymusić na użytkownikach najnowszy system, ale z drugiej strony robi to w sposób taki, no, trochę dziwny i niezrozumiały dla mnie. Powinien w jakiś sposób, no, naprawdę zachęcać, ale widocznie już mi się cierpliwość kończy i przypiera do muru użytkowników. I jeszcze jedna kwestia, tak, będzie krótko, bo się spieszę. Jeszcze jedna kwestia. Usuwa sam programy, które uzna za niebezpieczne. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli masz CPU-Z na komputerze, to jest program do pomiaru tych wszystkich procesorów, kart graficznych i tak dalej, to zostanie on usunięty. Jeżeli masz CCleanera, zostanie usunięty. To samo jest z antywirusami Avasta, Avira i AVG. Tych antywirusów po prostu już nie będzie, zastąpi je swoim Defenderem. No, tu z kolei zaczyna mi się trochę przypominać takie Apple, które po prostu dba o użytkowników. Słuchaj, ja wiem, że ten program jest niebezpieczny, więc nie pozwolę ci się nim bawić. I tu to samo, co mówiłem o rodzicu. Użytkownik jak dziecko bierze do ręki niebezpieczne narzędzie, jakim jest, no załóżmy, CCleaner i ma jak nożyczki, przychodzi Microsoft, dziecko, skaleczysz się tym. Zabiera, nie dając użytkownikowi okazji na pocięcie się. No tu w przypadku programów OK jestem bardziej taki przychylny im. W końcu zaczął ogarniać tych użytkowników, w końcu zaczął o nich dbać. Brawo dla niego, dzięki za uwagę, cześć.